Szanowni Państwo, w czwartym odcinku Szpitala Bytowskiego opowiemy Państwu o zbrodni, zabójstwie dziecka, do którego doszło w dniu 3 sierpnia 2021 roku. Szanowni Państwo, osoby odpowiedzialne za tą zbrodnię, zabójstwo dziecka, to ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego Adam Ciemiński, lekarz z tego oddziału Zbigniew Śmiejkowski, dwie położne z tego oddziału Renata Reclaw i Grażyna Las oraz anestezjolog Piasecki Sławomir. Spytacie Państwo, skąd takie drastyczne ustalenia? Wyjaśniamy. Ustalenia powstały przez biegłych, z którymi się skontaktowaliśmy, na podstawie analizy dokumentacji medycznej pacjentki Sandry Torksdorf oraz analizy zarejestrowanych przez ojca dziecka nagrań, w szczególności z położnymi, lekarzami i pracownikami szpitala. Szanowni Państwo, analiza całości dokumentacji, w szczególności nagrań i wypowiedzi personelu medycznego, pozwoliła na ustalenie stanu faktycznego. Po ustaleniu tego stanu faktycznego przez innych lekarzy, rodzice Krzysia w dniu dzisiejszym złożyli zawiadomienie w prokuraturze rejonowej w Bytowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zabójstwa ich dziecka. Dlaczego zabójstwa? Proszę Państwa, bo to, co się wydarzyło w dniu 3 sierpnia 2021 roku, nigdy w XXI wieku nie powinno się wydarzyć. Niestety Szpital Powiatu Bytowskiego nie ma nadal sobie nic do zarzucenia, prowadzi kampanię nastawioną przeciwko rodzicom dziecka. Pytanie, czy nie zmierza do zatuszowania przestępstwa, zabójstwa. Szanowni Państwo, nie sposób również nie wspomnieć o Ireneuszu Wójcik, lekarzu z oddziału ginekologiczno-położniczego, który w dniu 7 sierpnia 2021 roku podjął próbę zabójstwa pacjentki. Dlaczego Ireneusz Wójcik chciał zabić pacjentkę? Dlaczego? Na to pytanie, proszę Państwa, również będzie musiała odpowiedzieć prokuratura, bo postępowanie w tej sprawie już się toczy. Zabójstwo, proszę Państwa, dziecka, a później próba zabójstwa pacjentki, matki dziecka w jednym miejscu, w jednym szpitalu jest nie do pomyślenia. Przypomnijmy sobie tą sytuację, proszę Państwa. Posłuchajcie. Dzień dobry. Proszę Pana, ten dokument bardzo proszę do dyrekcji w poniedziałek. Dobrze? Nie. My to zostawiamy Panie doktorze. Ja już zgłosiłem Pana na policję. Ale niech Pan się nie rusza teraz. Panie, nie dotyka mnie Pan. Popnął mnie Pan na ruchu. Dziewczynę. No, już dzwonię. Ja dzwonię na policję. Popnął mnie na Ciebie. Daj Sandra telefon, dzwonimy na policję. Zawsze policja zabiera. Tak? Ja od razu jadę na policję, proszę siostro. Wynocho. Popnął mnie ten... Wynocho. Dureń popnął mnie przed chwilą na pacjentkę, proszę zbadać pacjentkę. To jest dureń, a ja jadę właśnie na prokuraturę, proszę Pani. Już policja chodzi. Popnieś mnie w kuper? Nic nie jest, kochanie? On jest normalny. Szanowni Państwo, Ireneusz Wójcik podjął próbę zabicia matki dziecka. Była to próba zabójstwa. Zabójstwa, które miało pozbyć się pacjentki. Pytanie, które trzeba sobie zadać, to jest to, czy Wójcik działał wspólnie i w porozumieniu z zabójcami dziecka, czy działał sam z własnej inicjatywy. Motywem tej zbrodni, proszę Państwa, miało być naszym zdaniem uniemożliwienie matce dziecka złożenia oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego
wspólnie z ojcem dziecka o uznaniu ojcostwa. W takim przypadku, jakby matka dziecka zginęła, ojciec nie mógłby dochodzić żadnych praw dotyczących zabójstwa jego syna. W tej sytuacji nie można również zapomnieć, że wszystkim zależało na jak najszybszym pochówku dziecka, nawet bez udziału matki. Dlaczego? Ano dlatego, proszę Państwa, bo w przypadku zgonu matki i pochówku dziecka byłaby potrzebna zgoda prokuratora na ekshumację celem wykonania badań DNA i dopiero uznania ojcostwa. Pytanie, czy prokurator by wyraził taką zgodę, czy nie, to już jest inna inszość. W każdym bądź razie, proszę Państwa, było to celowe działanie Ireneusza Wójcik, który podjął celową i umyślną próbę zabójstwa pacjentki. Szanowni Państwo, jak wynika z opisu badania TK, które zostało wykonane w dniu 26 sierpnia 2021 roku o godzinie 22:10, skutek napaści i próby zabójstwa dokonanego przez Ireneusza Wójcik na macicy pacjentki powstał krwiak, który po 20 dniach ma nadal ponad 4 cm. Nie to jednak, proszę Państwa, budzi nasz największy niepokój, albowiem z opisu badania tomografu komputerowego wynika coś dużo gorszego. Stan po CC. Uwypuklenie zarysu macicy na poziomie szwów po CC. Obraz budzi niepokój o rozejście się szwów w mięśniu macicy. Rozejście się szwów w mięśniu macicy. Proszę Państwa, niedużo brakowało. Niedużo brakowało, żeby próba zabójstwa, której dopuścił się Ireneusz Wójcik na matce dziecka, przyniosła skutek. Pytaniem, które nurtuje wszystkich, z którymi rozmawiamy, jest to, dlaczego prezes zarządu, oskarżona Beata H., stara się tuszować zabójstwo i próbę zabójstwa, do której doszło w placówce służby zdrowia, szpitalu powiatu bytowskiego. Wspiera ją przy tym, proszę Państwa, starosta bytowski, Leszek Waszkiewicz, który aktywnie włączył się w kampanię nienawiści przeciwko pokrzywdzonym. Dlaczego? Pytanie brzmi, panie starosto, dlaczego wspólnie z oskarżoną Beatą H. dąży pan do zatuszowania jednego zabójstwa i do zatuszowania próby drugiego zabójstwa? Przy tym wszystkim naszym zdaniem tym osobom pomaga komendant powiatowy policji w Bytowie, oskarżony Andrzej B., który jest prywatnie znajomym oskarżonej Beaty H. Panie komendancie, czy pana stanowisko służbowe do czegoś zobowiązuje? Czy zobowiązuje pana do koneksji i wspierania oskarżonych i podejrzanych osób o próbę zabójstwa i zabójstwo dziecka? Panie komendancie, dlaczego podjął pan walkę z tymi osobami przeciwko rodzicom dziecka, stwierdzając, że publikując prawdę na Facebooku, rodzice prowadzą mowę nienawiści? Stwierdził pan również, że nasze działania publikujące nagrania i opis faktycznych zdarzeń jest to działalność nasza przestępcza. To są pana stwierdzenia, panie komendancie. Dlaczego pan wspiera morderców? Panie komendancie, dlaczego pan wspiera morderców? Szanowni Państwo, ciąg dalszy na pewno nastąpi. Zapewniamy Państwa o ciągu dalszym historii szpitala powiatu bytowskiego. W następnych odcinkach, które będą regularnie się pokazywały na naszym kanale, będziemy publikowali nagrania, których mamy kilkadziesiąt godzin, i dokumentację medyczną potwierdzającą
wyłącznie stan faktyczny, który został przedstawiony w dzisiejszym materiale. Poza tym, proszę Państwa, w kolejnych odcinkach opublikujemy kolejną wstrząsającą historię, a mianowicie dopuszczenia się fałszowania dokumentacji medycznej przez ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego Adama Ciemińskiego. Tak, proszę Państwa, Adam Ciemiński celem zatuszowania przestępstwa zabójstwa dziecka postanowił fałszować dokumentację medyczną. Wykorzystał do tego personel, który był w dniu 3 sierpnia 2021 roku na oddziale, a który został wymieniony wcześniej. W szczególności dwie położne, które wymieniliśmy, a nagranie sfałszowania tej dokumentacji medycznej też, proszę Państwa, mamy zarejestrowane. Też mamy zarejestrowane i na pewno je opublikujemy, żebyście Państwo mogli sami ocenić, jak działa lecznica Szpital Powiatu Bytowskiego. Do usłyszenia i do zobaczenia.